Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Mortal Kombat Complete Edition. W tym rozdziale gram jako Syrax. Jest to jeden z pięciu asasynów klanu Lin Kuei. Jak widzimy, Syrax przybył tutaj, żeby zabić Johnny'ego Cage'a na zlecenie Shang Tsunga. I Shang Tsung niekoniecznie już chce korzystać z usług Syraxa. Na wstępie mówię Wam, przepraszam, że nagrywam oddzielnie dźwięk, ale podczas nagrywania dźwięk mikrofonu po prostu nie chwycił. Mam nadzieję, że jakoś to będzie Wam zrekompensowane moją rozmowę z Wami. Syrax jest bardzo dynamicznym zawodnikiem, co widzicie. Cóż mogę więcej o nim powiedzieć? Ta postać jest jedną z tych postaci, które lubię w tej części Mortala. W przeciwieństwie na przykład do Sektora, który też jest z klanu Lin Kuei. Syrax rozpoczął przygodę z Mortalem od części trzeciej, gdzie był jako robot. O, tutaj widzimy X-Ray w moim wykonaniu. Całkiem ciekawy. W trzeciej części Mortal Kombat był już robotem, ponieważ ma być wprowadzona do klanu Lin Kuei procedura zwana jako Cyber Initiative i ma ona zmienić wszystkich wojowników Lin Kuei w roboty. I wygląd tych robotów według mnie bardzo był podobny do wyglądu Predatora, jedno z Fatality. Jakie miał nam do zaprezentowania Syrax. Było to wysadzenie planety. Ci, którzy oglądali Predatora, dobrze wiedzą, że miał on na swoim ramieniu bombę, która mogła wysadzić niemały teren. Sprawdzanie planety, aczkolwiek też duży obszar. Walczy tutaj z Baraką, ta runda będzie przegrana. Czy ta walka będzie przegrana przeze mnie, to musiała powtarzać, zobaczycie. A powtarzana będzie tylko i wyłącznie przez to, że Baraka zaczął używać ostrzy właśnie tych. I te ostrze jednak na krótki dystans nie dają zbyt wielu szans dla mnie, tak? W tej walce. Akurat tutaj X-Ray się udał. Wszystko praktycznie szło po mojej myśli. Jednak Baraka ze swoimi ostrzami nie do końca pozwolił mi na to, co chciałem dokonać. We wtorek premierę miał Mortal Kombat X. Grałem w tą grę, jest o wiele bardziej brutalnie, o wiele bardziej dynamicznie. Jak skończę tą serię, a mam nadzieję zrobić to całkiem niedługo. I mam również nadzieję, że nie będzie takiej przerwy jak ostatnio, która była spowodowana przez mój stan zdrowotny. I tutaj widzimy Baraka minimalnie wygrywa ze mną. Bardzo mi się to nie podobało. I jak widzicie, używam swoich ostrzy. Ja też już nie do końca tak obsługiwałem Syraxa, jak robiłem to przed właśnie graniem w dziesiątkę. Dziesiątka również mi tryb fabularny, który opowiada wydarzenia 20 lat po tym, co wydarzyło się tutaj. W tej części, w trybie fabularnym, jak wiecie już, mamy pokazane pierwsze trzy turnieje Mortal Kombat. Dziesiątka miała pokazać alternatywną wersję wydarzeń z Mortal Kombat 4. Udało się to, ponieważ głównym przeciwnikiem również jest Shino, upadły bóg, którym tutaj też będzie troszeczkę wspomniane, ale nie chcę, że tak powiem, wyprzedzać faktów. Jak widzicie, Baraka zniszczył mnie. Walka zostaje powtórzona. A nie robię żadnych cięć ze względu na to, że jednak nie chcę tego robić. Cięcia to trochę amatorska sprawa. No i tak samo mam nadzieję, że będzie skrócić, że nie będę ciął. No bo jednak no, cięcia, no to nawet może to być let's play, lekki let's fail, ale przynajmniej jest to wykonane przeze mnie od początku do końca, bez żadnych tam cięć, wycięć, tak, cheatów i takich różnych rzeczy. Bo to jednak psuje trochę rozgrywkę. Widzicie, Baraka znowu używa swojej kostrzy.
W tym momencie troszeczkę się obawiałem, że znowu mnie będzie ciekawie, ale dałem radę. Co już nie było zobaczyć? Baraka. Baraka do baraka. Postać czasem bardzo prosta do rozwalania, aczkolwiek jeżeli mamy kogoś, kto potrafi dobrze nią walczyć, to może zamieszać. Tak samo na przykład Reaper. Ja Reptile'a nie lubię, nie umiem nim grać, a potrafi zrobić niemal zamieszanie. Jeżeli ktoś potrafi obsługiwać jego szybkie ruchy, szybkie ataki, to jest nieźle. Teraz, jak widzimy, Sajrax chce się dowiedzieć od Shang Tsunga, dlaczego było zlecenie przez Shivę i Barakę zgłodzenie go. Co było tego powodem? Tutaj mamy Sektora, kolejnego wymiennika Lin Kuei. Widzicie, Shang Tsung nie jest zadowolony z tego, że rozmawiał z Raidenem. I teraz Cyrax będzie walczyć z Johnnym Cage'em, którego miał zlikwidować. Zlikwidować ostatecznie, a czy tego ludzie zobaczymy? Johnny Cage jest... Już z Johnnym Cage'em grałem w rozdziale pierwszym, co widzieliście. No jest o wiele bardziej szybka postać, która używa swoich nóg dokładnie, to zauważyliście przed chwilą. Tą walkę również przegrałem, od razu nie zapowiadam. Możecie się śmiać, nie ma problemu. Starałem się, ale nie wyszło. Nie zawsze wchodzi po naszej myśli. No. Ogólnie też rozdział następny będzie rozdziałem kończącym pierwszy turniej Mortal Kombat. Turniej, którego gospodarzem był Shang Tsung. Gospodarzem następnego będzie Shao Kahn. Shao Kahn jest bardzo ciężki przeciwnikiem do zniszczenia. Co też zobaczycie w niedalekiej przyszłości. Ogólnie co do mojego kanału, chciałbym rozszerzyć troszeczkę ilość gier. No jak na razie są dwie, chcę przynajmniej jedną skończyć. Po skończeniu jednej mam zamiar wziąć się za gry starsze, na przykład Prince of Persia, Piaski Czasu, uruchomić jakąś strategię StarCrafta drugiego, myślę, zrobić. Jak widzicie, Johnny Cage zlikwidował mnie. No i zaczynamy jeszcze raz. Tym razem już o wiele korzystniej dla mnie. To, proszę bardzo, gębka. I kontynuując, po nagraniu Piasku Czasu chcę się zabrać za kolejne części Prince of Persia. Skończę StarCrafta, mam nadzieję, że to naprawdę szybko mi to pójdzie, że nie wyjdzie trzeci dodatek, to już będzie skończona. Później może jakieś wyścigi, nie wiem, prosty. Chcę ogólnie się skupić na trochę starszym. Chcę pokazać wam te gry, co młodzi ludzie naprawdę tracicie, nie mając okazji w nich zagrać. O przygodówkach też mi się na przykład Black Mirror, bardzo klimatyczna, dosyć mroczna przygodówka. Nie jest przygodówką krótką, więc też będzie co oglądać. Intryga jest bardzo ciekawa, historia też wyprowadzona jest w bardzo ciekawy sposób. No, zniszczyliśmy żadnego Cage'a. Teraz pada słynne finishing. No i w tym momencie Cyrax ma wątpliwości, czy zrobić to, czy nie. No, ostatecznie nie wykonuje tego polecenia. Raiden jest zadowolony. No ale Sektor już niekoniecznie. Sektor jest za prowadzeniem Cyber Initiative, jak widzicie. Mówimy o niej sobie.
I chose to serve the Lin Kuei, but I will not surrender my free will. Więc dojdzie do walki. Sektor jest kolejną z stacji, której nie lubię. A komputer po prostu spamuje tym właśnie ciosem. Bardzo często, co doprowadza do szewskiej pasji czasami. Już chcemy przeciwnika po prostu zniszczyć, a on tyk i co to robi? Spamuje niestety. Tak, on jest zaprogramowany na tym poziomie, który się na tym gram. Ale walka pójdzie bardzo szybko, bardzo sprawnie. Pierwsza runda wygrana, nie była druga. No i niestety będziemy powoli kończyć ten odcinek. Jak dobrze pójdzie, ten odcinek będzie udostępniony również z odcinkiem następnym. Od razu, żebyśmy już zakończyli pierwszą część turnieju. A jutrzejszego dnia, czyli to będzie na pewno sobota, na kanale wyląduje drugi odcinek Call of Duty Modern Warfare. Wtedy porozmawiam trochę o bronie, o naszej polskiej jednostce specjalnej. No, Cyrax wygrywa. Decyduje o odejściu z Lin Kuei ze względu na Cyber Initiative. No i w ten oto sposób będzie kończył się nasz odcinek. Do zobaczenia w następnych odcinkach na moim kanale.